Witam wszystkich widzów. W tym filmiku pokażemy montaż filtrów RS602 i 605. Różnią się tym, że moc jest inna, przepływ jest inny oraz w 605 mamy dwie komory filtracyjne, a w 602 jedna komora filtracyjna. Reszta wyposażenia jest takie same, czyli dwa kolanka, rurka z otworami, krótka rurka, końcóweczka czarna i wężyk silikonowy. Zaczynamy montaż. Łączymy rurkę z otworami z kolankiem. Z drugiej strony wkładamy końcówkę czarną. Krótką rurkę wkładamy do drugiej strony kolanka i drugie kolanko. Teraz całą konstrukcję łączymy głowicą. I mamy już deszczownię zamontowaną. Łączymy teraz komorę filtracyjną z głowicą i wężyk silikonowy, czyli dyfuzor. W tej opcji będzie leżała woda z otworów do akwarium. Jeżeli chcemy natomiast, żeby zamiast wody leciały bąbelki, to wyciągamy deszczownię, końcóweczkę i wkładamy zamiast tej konstrukcji. I mamy opcję dyfuzor. Jeżeli będziemy filtry 605, to mamy dwie komory, które można połączyć. Łączymy i wkładamy do filtra. Żeby wypłukać gąbkę, otwieramy komorę. Zaraz pokażemy. Otwieramy tak komorę, wyciągamy gąbkę i można wypłukać. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.